A teraz już zapraszam naszego szanownego, ja bym tak powiedział, ikonę trenerstwa i ikonę przede wszystkim dystansu maratońskiego, czyli Jerzego Skarżyckiego. Witam. Ja bym chciał nawet powiedzieć, witam mistrzu. Cieszę się, że znowu jestem w Krakowie, cieszę się, że mam okazję spotykać się z fantastycznymi ludźmi, którzy tutaj są, którzy dzisiaj pobiegną, jutro pobiegną i trzymam kciuki za sukcesy, za radość zbiegania. Temat, tam pisze biegiem przez życie, dostałem taką propozycję organizatorów, żeby powiedzieć, wyrazić swoją opinię na temat tego, w jakim wieku warto, czy można rozpocząć starty w maratonach i moją opinię na temat tego, kiedy przychodzi taki moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć dość. Już tych maratonów wystarczy z różnych powodów i gdybym był takim żartownikiem, to bym powiedział tak. Uważam, że zaczynamy nie wcześniej niż 18 lat, bo tak tutaj przepisy regulują to i kończymy jako 80-latkowie. Taka jest moja opinia. Dziękuję za uwagę i wychodzę, tak? Dzięki. No nie jest temat taki, te 20 minut, które mam, to naprawdę tutaj nie wyczerpię tego, co na ten temat można powiedzieć, bo jest bardzo dużo do powiedzenia. I przechodząc do tematu. Przygoda z maratonem każdemu właściwie kojarzy się z tym, że samo słowo maraton ma ten nimb takiego czegoś, tak? Bo to nawet trudno wyrazić słowami. Generalnie maraton jako symbol pewnej walki, pewnej nieustępliwości, pewnego zdeterminowania, pokonywania celów pomimo problemów, dążenia do mety. Znamy te różne sytuacje, gdzie ciężko jest, ale dążymy. Maraton kojarzy się z walką pod maratonem, tak? W zamierzchłych czasach 2,5 tysiąca lat temu wojownik, który walczył pod maratonem, miał zawiadomić Ateńczyków, że Persowie tam będą płynęli, znaczy po walce z Persami Grecy, obrońcy Aten, wygranej walce, miał zawiadomić Ateńczyków, że wygrali, tak? I on, no tam 36 kilometrów było, bo przejdziemy jeszcze, dlaczego tam jest inaczej, ale przez góry, po walce ciężkiej, pobiegł w kierunku Aten, dotarł na rynek Aten, tak zwaną Agora to się nazywa, powiedział zwyciężyliśmy i umarł. I to była taka namiastka pewnego takiego, no nie mitu, bo to podobno się tak wydarzyło, tak? Czy to stworzono później na potrzeby naszego życia, trudno też dociec, ale kiedy pod koniec XIX wieku powiedziano, że wracamy do Igrzysk Olimpijskich, które ponad półtora tysiąca lat nie były rozgrywane, chciano dołączyć tam maraton. Oprócz tych klasycznych konkurencji lekkoatletycznych i różnych innych sportowych, powiedziano, Baron de Coubertin powiedział, że będzie dołączona konkurencja maraton. Maraton jako właśnie coś takiego niesamowitego, prawie niemożliwego do zrealizowania i narodził się ten mit takiej konkurencji. Tak z ciekawości wam powiem, że mieszkam na takim osiedlu, gdzie nie było nazw ulic, i wpadłem na pomysł, jako mieszkaniec takiego nowego osiedla w Szczecinie, że ponazywam te ulice ulicami konkurencji lekkoatletycznych. I to się okazało, tylko można było nazwać maratońska. Ja mieszkam na Maratońskiej, tak? I powiedzcie mi inną konkurencję lekkoatletyczną, którą można nazwać ulicę, no bo no nie skoku o tyczce, tak? No bo to nie jest taka ani dyskobolowa, czy rzutowo-młotowa, nie ma takiej konkurencji. Wymyśliłem jeszcze jedną, sprinterska, chociaż sprint to nie jest konkurencja, tylko to jest blok konkurencji lekkoatletycznych. I trzy ulice były do nazwania,
No to ja mieszkam na Maratońskiej i ta narożna, gdzie mój dom stoi, nazywa się Olimpijska, bo miałem taką przygodę blisko olimpijską. No i tak tylko maraton jest jedyną konkurencją, która nadaje się do nazwania, można tak nazwać ulicę. Warto być maratończykiem. I przez ten mit, który się narodził, wielu ludzi sobie mówi, no ja bym chciał zostać maratończykiem, bo to udowodnię, część sobie udowodni, część chce udowodnić znajomym, rodzinie, kolegom, sąsiadom, że jestem maratończykiem. Przywieźć ten medal, pokazać, ukończyłem Krakowia maraton. Tu pada słowo ukończyłem, o tym będę mówił zaraz więcej, ale chodzi o to, że otrzymałem medal, bo przebiegłem linię maratonu w Krakowie. No jest to powód do sukcesu, z reguły każdy wpis, mam proszę bardzo zdjęcie z medalem, wszyscy mówią super, gratulacje, pięknie, tak? I teraz, bo to będziemy troszeczkę krążyli, kiedy warto rozpocząć przygodę z maratonem? Prawo mówi o tym, że trzeba mieć 18 lat i jeśli kiedy nie było takiego prawnego usankcjonowania tego takiego wiekowego, bo maraton może być bardzo niebezpieczny, o tym też będziemy mówili, ale 18 lat jest takim no, dorosły człowiek może decydować o sobie i czy tam dla niego to zaszkodzi, czy nie zaszkodzi, to można powiedzieć, to jest jego wybór, tak ma prawo. Oczywiście ja nie namawiam żadnego 18-latka do tego, żeby spróbował swojej przygody maratońskiej. Ja debiutowałem w maratonie mając lat 24. Co w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, te czasy są takie trochę dziwne, dlatego że one łamią pewne znane nam reguły, zasady, kiedy mówiło się, że maratończykiem zostaje się przez to, że się biega na 1500 metrów, potem się biega 5 kilometrów. Jak jestem za słaby na półtora, to się wydłużę do 5, a jak za słaby na piątkę, to będę biegał 10 kilometrów, potem jeszcze półmaraton. Jak już kiepsko mi się dzieje na dystansach stadionowych, no to będę maratończykiem. Tak, tacy w cudzysłowie nieudacznicy zbieżni biegali kiedyś maratony, reprezentowali Polskę na maratonach, bo ci, co byli dobrzy, to biegali piątkę, dziesiątkę i to były dystanse dla prawdziwych biegaczy. A maraton był takim człapacy startowali w maratonach. No, w dzisiejszych czasach człapak 2 godziny biega, tak? To rekord polski na 10 tysięcy metrów Kowola jest taki, że ten człapak dzisiaj biegnie 4 takie dziesiątki. Po szosie to może nie jest tak bardzo porównywalne, też macie tego świadomość, tak? Ale generalnie taki jest wymiar dzisiejszego biegania maratonu. Czy maraton może szkodzić? Na pewno może szkodzić. Był taki mistrz olimpijski na 5 tysięcy metrów, Thomas Wessinghagen, Niemiec, który ogolił równo i Afrykanów i tam różne z całego świata na 5 tysięcy metrów w Barcelonie. I on został potem wziętym lekarzem i też biegał maratony bardziej amatorsko, ale wygłosił taką opinię, która jest bardzo ważna w kontekście rozumienia tego, czym jest maraton. On powiedział w ten sposób. Maraton jest bardzo niezdrowy. Tak głęboko sięga do naszych narządów, w naszym organizmie, że właściwie z punktu widzenia medycznego powinien być zabroniony. Gdybym miał 25 kilometrów, no 30 kilometrów, taki dystans jeszcze jest jak gdyby zdrowy. Ale i teraz następuje ta najważniejsza kwestia. Nie ma nic lepszego, nie możemy nic lepiej zrobić dla swojego zdrowia, bo nasze zdrowie to są różne segmenty i tam jest między innymi sprawność fizyczna i psychiczna. Nie ma nic lepszego dla zrobienia dla swojego zdrowia, jak przygotowania do startu w biegu maratońskim. Te przygotowania są kwintesencją zdrowia. To codzienne
może nie codzienne, bo na różny poziom sportowy nie trzeba codziennie biegać, a nawet broń Boże nie wolno biegać codziennie, 3, 4, 5 razy w tygodniu pokonując treningowe kilometry, tak wytrenowujemy swój organizm, że on jest nasz. Panujemy nad każdym organem, panujemy nad każdymi wszelkimi emocjami, bo rozumienie tego, że maraton to jest fizyczny wysiłek związany z pokonaniem tych 42 kilometrów i 195 metrów jest oczywiście mylne, to jest tylko tak laicy myślą, dlatego że żeby pokonać biegiem dystans maratoński potrzeba hartu mięśni, hartu ducha, determinacji. I dlatego ten maraton ma taką wagę, jak gdyby w swojej wymowie. Często inni podkradają sobie nazwę maraton taneczny, tak? Maraton kolarski, maratony czytelnicze. Tak? To wszystko się wiąże z tym, że to, co tam ci tancerze, czy kolarze, czy czytelnicy robią, to jest takiego coś ekstra, to jest specjalnego, to jest tak jak maraton dla biegaczy. Warto być maratończykiem, ale ja mówię bardzo niepopularną opinię, wyrażam, że maratończykiem zostaje się wtedy, ci, kto chcą zostać maratończykami, kiedy pokonają biegiem dystans 42 km 195 metrów. Kiedy od momentu wystrzału startera ruszymy na trasę maratonu i dobiegniemy do linii mety. Tłumy na trasie dają pewien wyjątek przy punkcie z napojami, bo trzeba się nawadniać, trzeba uzupełniać straty mineralne, energetyczne. To tylko na trasach maratonu robi się punkty odżywcze, bo można, ale bardzo nie radzę próbować pokonywać dystans maratonu o suchym pysku, tak? I trzeba to przebiec. A niektórzy rozumieją to w ten sposób. Staję na starcie maratonu i ukończyłem maraton. Osiągnąłem linię maratonu. To nie jest to samo, bo można maraton przejść na przykład. Czy powiecie o kimś, kto w momencie wystrzału startera będzie szedł do mety i osiągnie tę metę. 6 godzin to już góra. Na piechotę bez kroku biegu można linię maratonu osiągnąć. Czy w waszej ocenie to będzie maratończyk? No mi się wydaje, że nie. Kto zna nazwisko Galloway? Wszyscy. Nie wierzę, że nie znacie Galloway'a. To jest taki amerykański olimpijczyk, biegacz na 10 tysięcy metrów, maraton, też startował w maratonie na poziomie 2,16. I on, właśnie po to, żeby tych leniwych Amerykanów, albo takich Amerykanów, którzy chcieliby ten medal dostać, że ten medal będzie dowodem na to, że on jest maratończykiem, bo on, proszę bardzo, z Bostonu, z Nowego Jorku pokazuje, mam medal, stoję sobie z medalem w Nowego Jorku. Ale on mówi tak, nie potrafisz przebiec maratonu, a ja ci pomogę, słuchaj, nie biegnij, rób, to się nazywa marszobieg, metoda Galloway'a to jest zwykły marszobieg, czyli pokonuje odcinek biegiem, pokonuje potem dla złapania oddechu, pokonuje odcinek marszem, dochodzę do siebie, znowu biegnę, znowu idę. On tam takie plany na różne wynikowe, na różne poziomy wynikowe ma takie plany, pokazuje, jak to trzeba zrobić. Słuchajcie, to jest oszustwo. Ten medal to jest, ja nie powiem, że on nie powinien zawisnąć na szyi takiego człowieka, który ukończy, bo powiem też ważną sprawę. Ważne jest, żebyście wy robili to, co lubicie. Jeśli wy nie jesteście w stanie pokonać dystansu maratońskiego, biegnąc od startu do mety, ale chcecie wziąć udział w maratonie i ukończycie, w jakiś sposób tam go ukończycie, biegnąc, idąc, czołgając się niektórzy, bo po 30 kilometrze się dzieją różne rzeczy w maratonie, tak?
tracą siły i prawie że czołgają się. No, w Poznaniu kończyła maratonka, czołgała się 20 metrów ostatnich do linii mety, z czołówki. Chodzi o to, żebyście, jak chcecie, to róbcie, tak? Znaczy w tym sensie, ale zostawcie sobie hasło maratończyk i jestem maratończykiem do momentu, kiedy przebiegniecie dystans maratonu. I jak do mnie przychodzą tam do stoiska, pytają się: panie Jerzy, jutro biegnę debiut maratoński, co pan radzi? Przebiegnij. Słuchajcie, nie wiecie nawet, ile w naszej głowie jest siły i zawziętości. W Krakowie parę lat temu takiej dziewczynie mówiłem to, że ma przebiec. I ona przypadkowo po maratonie Nagrodzkiej, gdzieś tam lody kupowaliśmy, ta dziewczyna na mnie trafiła, zapłakana. Rzuciła mi się na szyję: panie Jerzy, gdybym panem nie rozmawiała wtedy, że pan powiedział, że muszę ten maraton przebiec, to bym 5-6 razy przynajmniej przechodziła do marszu, tak? Ale tak sobie zakodowałam w głowie, że ja to muszę ukończyć, że ona przebiegła, zwolniała tam, ale cały czas biegła. Bo też można powiedzieć, że druga, jak gdyby istotna sprawa, to, że my się przygotowujemy do biegu maratońskiego, to jest jedna sprawa, a przebiegnięcie, ukończenie go, to jest zupełnie druga sprawa, bo można mieć formę na 3 godziny, a maratonu albo nie ukończyć, albo no, dużo gorszym czasem, dlatego że mówiąc o tym, że nasze mięśnie przygotowujemy, naszą głowę, musimy się również na przykład nauczyć taktyki pokonywania dystansu maratońskiego. Ktoś, kto nie potrafi odpowiednio rozłożyć sił, to mimo przygotowań, no niestety, no tego maratonu albo nie ukończy, albo Galloway'em kończąc. Także ta właśnie, to hasło maratończyk, to jest ogrom rzeczy, które, nie, rzeczy, czynności, które trzeba się nauczyć i wdrożyć później na trasie maratonu, żeby tym maratończykiem zostać. I kto powinien stanąć na starcie maratonu formalnie? Taki, który jest przygotowany do tego, żeby to przebiec. I to jest łatwo sprawdzić. To jest łatwo sprawdzić, bo to nie chodzi o to, żeby to biegać codziennie, nie chodzi o to, żeby biegać prawie codziennie. Po to, żeby przebiec dystans maratonu, wystarczą 3 treningi w tygodniu w taki sposób, że te trzy treningi to w sumie składają się na dystans maratonu, czyli 40-42 kilometry, 10-10-20 albo 12-12-16, robione przez pół roku systematycznie w okresie przygotowań, spowoduje, że każdy da radę ukończyć ten maraton, o ile też nie popełni błędów taktycznych, czyli nie ruszy za szybko. A żeby nie ruszyć za szybko, trzeba sobie przed maratonem zrobić sprawdzian w półmaratonie. I dystans wynik z półmaratonu razy 2,11 daje nam ten oczekiwany wynik na mecie maratonu i wtedy my dokładnie wiemy, że zrobiliśmy, no podaję godzinę 25 w półmaratonie, to jesteśmy na 3 godziny w maratonie. I tak układamy taktykę biegu tego maratońskiego, żeby uzyskać na mecie 3 godziny, czyli biec tempem średnio 4,16. Ale jeszcze z uwagi na to, że ta taktyka to nie równego dystansu okazuje się, nie jest tak skuteczna jak tak zwana taktyka negative split, czyli zaczynamy lekko wolniej, biegniemy do 28-30 kilometra kilka sekund wolniej, 3-5 sekund na kilometr wolniej, po to, żeby po 30 kilometrze, gdzie jedni zaczynają się już czołgać i się zacina ten maraton, oni ten bieg rozpoczną, czyli dopiero się zacznie, dlatego że ostatnie kilometry się okaże, że bywają najszybsze. Nie wiem, czy wiecie, Kelvin Kiptum, ten swój obecny rekord świata, no świętej pamięci Kelvin Kiptum, miał teraz 2 godziny łamać, tak? Przebiegł drugą połowę tego swojego rekordowego maratonu poniżej godziny. Najszybsze kilometry miał ostatnie kilometry właśnie tego maratonu. I teraz do mety, bo tu czas goni. Kiedy zakończyć swoją przygodę z dystansem maratońskim? Dokładnie w takim samym momencie, kiedy trzeba to rozpocząć. Jeśli jesteśmy w stanie przebiec dystans maratoński, startujemy, czy mamy 80 lat, czy nawet, czy
powiedzmy, że do 80 lat uważam, że to nie jest wielki problem. Znaczy, jeśli jesteśmy w stanie przygotować się tak, żeby to przebiec, nie ma problemu. Ale też ja uważam, że przez to, że maraton jest tak głęboko, jak gdyby wchodzi w nasz organizm, powyżej 80 odradziłbym już próbować dystans maratoński przebiegać. Po prostu szkoda zdrowia, przed nami jeszcze 20-30 lat fajnego życia, biegania, ale niekoniecznie już startowania na dystansie maratońskim. Na 10 km w półmaratonie na pewno da również frajdę. Ja powiem tak, tutaj zdradzę pewną tajemnicę może, że dzwoniła do mnie na początku roku Barbara Prymakowska, nie wiem, czy kojarzycie takie nazwisko, czołowa światowa biegaczka na dystansach długich, mistrzyni świata w biegach górskich, i zadzwoniła do mnie, skończyła 80 lat w tym roku, czy ma startować w maratonie. Ja jej odradziłem. Mimo że ja jestem przekonany o tym, że ona mogłaby to przebiec, tak? I pewnie by była może kolejny raz mistrzynią świata. Ja powiedziałem: Basiu, masz tych medali już tam tonę. Nie ryzykuj problemów po 80 związanych z tym, że ten dystans maratoński tak może ci dać, wejść za skórę, już organizm już inaczej odpoczywa, inaczej się regeneruje. Zdobywaj te swoje medale kolejne na dystansach krótszych. I daj sobie spokój z maratonem. Jej mąż bił brawo. On jej też odradzał, jak gdyby, że zostaw maraton. Maraton jest trudny. To, że ty dałabyś radę przebiec, to jest jedna sprawa. To, że nie szastaj z tym zdrowiem za bardzo, ale właśnie skup się na tym, żeby cały czas być aktywną, i ona jest aktywną, i narty, i rolki, i bieganie. Ale zostaw maraton już dla młodszych, to było, minęło, piękna przygoda, piękne chwile w życiu, ale czas powiedzieć sobie stop i zająć się dbaniem o swoje zdrowie do maratonu, a można do półmaratonu wystarczy. Także to są te moje opinie. Przygotowany, ale też myślący racjonalnie, stąpający twardo po ziemi, żeby sobie nie zrobić krzywdy tym bardzo, bardzo wyczerpującym dystansem. Podsumowując, biegajmy maratony jak najbardziej, w różnym wieku, nie musimy być za starzy, nie musimy być też za młodzi, żeby uczestniczyć w tym wyścigu, natomiast róbmy to przede wszystkim z głową, a przede wszystkim ze stylem, bo to by było... Dokładnie, to się też oczywiście, że to się liczy, sami wiecie, że ktoś, kto... To nawet trudno nazwać biegiem, tak, człapie, już suwa tymi nogami, to nie jest, że tak powiem, w cudzysłowie apetyczne, tak? To nie chodzi o to, żeby do tej mety dotrzeć. To musi być pewna klasa, pokazanie, że mam tyle sił i tyle mocy jeszcze, że jestem w stanie również to przebiec, no, ładnie, tak to nazwijmy, bardzo szeroko. Dziękuję ci bardzo, mistrzu, za te słowa.